moi kochani przyjaciele z całego świata, z Europy. Szanowni Państwo z Lasów Państwowych, najpierw się zwrócę do Was. Pamiętajcie, że władza się zmienia, a Wy powinniście służyć Państwu Polskiemu. Dziś muszę powiedzieć w imieniu wielu leśników, którzy są za ochroną Puszczy Białowieskiej, że wstydzą się za tych przywiezionych ludzi, którzy nawet nie założyli munduru. Jest nam bardzo przykro. Wstydzicie się własnych mundurów. My się nie wstydzimy naszych zielonych wstążeczek. I cała Puszcza będzie parkiem narodowym, a zapewniam Was, że Lasy Państwowe w końcu nie będą służyć prywatnym interesom ministra Szyszki, nie będą służyć prywatnym interesom Konrada Tomaszewskiego, nie będą leśnicy jeździć na spędy do ojca Rydzyka. My tutaj walczymy też o godność polskiego leśnika. Leśnika służącego polskiej przyrodzie i polskim lasom, a nie partyjnym interesom. Jeżeli nie macie wstydu, odejdźcie stamtąd. Władza się zmienia. Puszcza jest naszym wspólnym dobrem. Jest czymś pięknym i dobrym. Ten dziki las radził sobie świetnie od tysięcy lat. Zapewniam Was, że dzięki Wam, dzięki temu pięknemu, kolorowemu ruchowi, tej sile tak bardzo różnorodnej, której nie można przekrzyczeć, której nie można przykryć czapkami, której nie można zagłuszyć, będzie dalej się zapuszczać. To jest koniec najdłuższej kampanii ekologicznej w dziejach Europy. To, czego nie zrobił profesor Karpiński, to, czego nie zrobił profesor Szaper, to, czego nie zrobiła Simona Kossak, do czego nie doprowadził profesor Faliński, wy to skończycie. Cała Puszcza będzie parkiem, a wiele polskich lasów znajdzie się pod ochroną. Bo to jest nasze wspólne dobro. To jest nasze wspólne dobro dla ludzi prawicowych, lewicowych, katolików, niewierzących, feministek, prawaków i lewaków. I my walczymy o wspólne dobro, które łączy wszystkich Polaków. Walczymy też o dziedzictwo Polski, o dziedzictwo Europy i dziedzictwo całego świata. Walczymy o jedną z najwspanialszych przyrodniczych pereł, tak cenną jak Wielka Rafa Koralowa. I my to wygramy. Nie wygramy przeciwko komuś, ale wygramy dla Puszczy. Dziś przeciwko Wam muszą przywozić ludzi autobusami. To oznacza, że ten system, ten reżim właśnie upada. Dziękuję Wam za to, że tu jesteście. Że nikt Was nie musiał tu przywozić. Naprawdę to jest wielkie. A przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować ludziom, którzy w tej chwili są w puszczy, którzy blokują harwestery, którzy ratują ten las, zasłaniając drzewa własną piersią. To są prawdziwi bohaterowie. Dziękujemy! Słuchajcie Państwo, zanim poproszę o głos Sylwię, która jest ze mną na scenie, jeszcze jedna wielka prośba. Nagrodźmy oklaskami Grzegorza Turnała. To, że on tutaj zagrał... w takich warunkach przypomina mi czasy, które znam z lekcji historii, kiedy bardowie Solidarności grali i byli zamuszani, represjonowani. Bardzo mi przykro, że teraz osoby pod sztandarami Związku Zawodowego Solidarność robią to samo, co 30 lat temu robiono przeciwko ich wystąpieniom i ich ideom. Brawa! Brawa dla Grzegorza Turnała! Dziękujemy! Dziękujemy!
Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy! Proszę Państwa, po tym emocjonującym i spontanicznym początku naszego zgromadzenia przejdźmy do realizacji naszego programu. Oddaję głos Sylwii Szczupkowskiej z prośbą, aby powiedziała, dlaczego tu się spotkaliśmy i dlaczego ten nasz wysiłek jest taki ważny. Powiedzieli, że nas środkami zakryją. Powiedzieli, że nas tu nie będzie. Kochani, jesteśmy tutaj taką siłą, że ja wiem, że każdy z nas osobiście wie, dlaczego tutaj przyszedł. Ale ja przypomnę, że w tym budynku trwa właśnie szczyt UNESCO w Polsce. To tam już jutro delegaci zdecydują o dalszych losach Puszczy Białowieskiej. To będzie kluczowa decyzja dla ochrony Puszczy. Chcemy, żeby delegaci podjęli właściwą decyzję, korzystną dla ochrony przyrody Puszczy Białowieskiej, żeby zobowiązali polski rząd za należytą ochroną tego miejsca. Kochani, na pewno wiecie, że Puszcza Białowieska to jest jedyny obiekt przyrodniczy, który znalazł się na tej prestiżowej liście. Tam trafiają naprawdę perełki naszego dziedzictwa ludzkości. I my jako Polacy możemy być niesamowicie dumni z tego, że Puszcza Białowieska obok Wawelu, obok Zamku Królewskiego w Warszawie, obok Wieliczki, obok Malborka, nawet obok obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, ona została uznana przez UNESCO za warta pamięci, jest dziedzictwem nas wszystkich. Dlatego nasza puszcza jest światowa. Zakrzyknijmy teraz hasło, które przygotowaliśmy specjalnie. Nasza puszcza jest światowa. I musimy ją zachować. Puszcza jest światowa. I musimy ją zachować. Nasza puszcza jest światowa. I musimy ją zachować. Nasza puszcza jest światowa. I musimy ją zachować. Nasza puszcza jest światowa. I musimy ją zachować. To jest ciągle w znacznych rozmiarach las naturalny, czyli taki, który nie został posadzony ręką człowieka. Mówimy nie tylko o Parku Narodowym, mówimy nie tylko o rezerwatach przyrody, które są bardzo ważne, ale mówimy też o lasach gospodarczych. Pamiętajcie, 50% lasów gospodarczych, czyli lasów, którymi gospodarują ci państwo, to są wciąż lasy naturalne. One chronią wyjątkowe bogactwo przyrodnicze. Jedna druga tego bogactwa w puszczy związana jest z martwym drewnem. Puszcza Białowieska jest też istotna dla zachowania naturalnych procesów przyrodniczych. To właśnie tą wyjątkowość chroni UNESCO. Proszę Państwa, spotykamy się tutaj też nie bez przyczyny. Jak wiadomo, nasza unikatowa puszcza ginie na naszych oczach. Minister Szyszko i korporacja Lasy Państwowe robią wszystko, żeby nasze unikatowe dziedzictwo, tak bogate, tak wielogatunkowe, tak wielowiekowe, stało się zwykłym naszym gospodarczym. My po prostu nie możemy na to pozwolić. Sytuacja jest bardzo dramatyczna, ponieważ w puszczy pracują harwestery. To jest pierwsza taka sytuacja w historii Puszczy Białowieskiej, a to jest las, który trwa 12 tysięcy lat. Właśnie teraz w puszczy pracują harwestery. To są kombajny, ogromne kombajny do masowej wycinki drzew. Jeden taki kombajn, Państwo nie zagłuszą tej prawdy, Państwo nie zagłuszą tej prawdy. Jeden kombajn wycina dziennie 200 drzew. W puszczy pracują 4 harwestery. Dziennie pada prawie 800 tysięcy drzew. Te drzewa są wycinane także w strefach, w których Polska zobowiązała się przed UNESCO właśnie, żeby nie prowadzić żadnych cięć i chronić naturalne procesy przyrodnicze.
Dlatego jesteśmy teraz tutaj, żeby pokazać delegatom, że Puszcza nie jest należycie chroniona, jest dewastowana na niespotykaną dotychczas skalę. A my, jako polskie społeczeństwo, wybraliśmy się właśnie tutaj, żeby przeciwdziałać tej dewastacji. I żeby... Mówimy od delegatów, że jutro jest bardzo ważny dzień, będzie delegacja głosować nad Puszczą Białowieską, żeby jutro podjęli właściwą decyzję dla ochrony przyrody i zobowiązali nasz polski rząd do wstrzymania wycinki. To jest naprawdę kluczowy moment, dlatego teraz się tutaj znajdujemy. Na ochronę Puszczy najwyższy czas! UNESCO, posłuchaj nas! 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 Najwyższy czas! Posłuchaj nas! Na ochronę Puszczy najwyższy czas! UNESCO, posłuchaj nas! UNESCO, posłuchaj nas! Na obronę Puszczy najwyższy czas! UNESCO!